dobry wszystkim. Jest kolejny wspaniały dzień. Dzisiaj chciałem przypomnieć, że warto czytać książki. Że warto czytać, każdy wie. Wszyscy wielcy tego świata i mądrzy czytają książki, bo to ma pozytywny wpływ na wiele rzeczy. Ale jeśli chodzi o nas, jeśli chodzi o sprzedaż, jeśli chodzi o najlepszych handlowców, to warto czytać książki, żeby poznawać różne pomysły, żeby poznawać różne spojrzenia. Dlatego też warto czytać różne książki. Zachęcam do tworzenia takiej biblioteczki swojej, gdzie na pewno znajdą się perełki, na pewno znajdą się książki, gdzie pewne informacje będą zawarte. Jeżeli sobie je zaznaczymy, to będziemy mogli do nich wracać, jeżeli będziemy mieli taką potrzebę. Wiadomo, nie każda książka nadaje się do takiej półki z tymi najlepszymi, no ale to ciężko od razu ocenić. Oczywiście, jeżeli jesteś w księgarni, jeżeli przeglądasz sobie książkę, no to warto spojrzeć, przekartkować, zobaczyć, czy sam układ treści odpowiada nam, czcionka i tak dalej, ale też można przejrzeć spis treści, czy wydaje się, że ta książka jest ciekawa. No i taką książkę zakupujemy, no ale tak na dobrą sprawę nie wiemy, co w niej jest. I tu taka ciekawa zasada, 100 stron. Żeby tak naprawdę zobaczyć, czy dana książka się nadaje, warto, nawet jeżeli na początku wydaje się mało ciekawa, warto zaryzykować i dać jej szansę w postaci właśnie 100 pierwszych stron. Jeżeli te 100 stron okazuje się dla nas właśnie mało wartościowe, czy mało ciekawe, czy trudne, no to odłóżmy książkę, niech ona poczeka. Ale nie odkładajmy książki po 10, 20, 30 stronach, bo może się okazać, że tak naprawdę ona tylko ten początek ma taki trudny, czy taki może mało ciekawy, ale ogólnie niesie pewną wartość i może warto ją przeczytać. Także zasada 100 stron to jest bardzo ciekawa rzecz. Dajmy szansę książkom. Książki też ja na przykład z różnych dziedzin staram się szukać. Są książki stricte o sprzedaży, czyli o technikach, o formach sprzedaży, czyli takie jakby techniczne. Są książki o zachowaniach, takie behawioryczne bardziej, o zachowaniach handlowców, ale też o zachowaniach innych ludzi, czyli nie tylko jakby w handlu, ale ogólnie w komunikacjach między ludźmi. Jak działa człowiek przy podejmowaniu decyzji, na przykład jak działa człowiek przy podejmowaniu różnych wyzwań. No i trzeci rodzaj książek, no to książki takie inne, w skrócie można nazwać, czyli niezwiązane jakby bezpośrednio z naszą pracą, tylko takie, gdzie faktycznie czytam po to, żeby odłączyć mózg, żeby przenieść się w trochę inne realia, żeby właśnie ciało i umysł mogły odpocząć. Raz jeszcze zachęcam do czytania książek. Jeżeli nie masz pomysłu na prezent, ktoś cię pyta, co byś chciał dostać, nie chcesz pieniędzy, albo ludzie może chcą konkretnie na pewno coś kupić, powiedz, że chcesz ciekawą, branżową książkę. Niech to ta osoba podejmie za ciebie decyzję, a może się okaże, że to będzie jakiś właśnie bardzo wartościowy produkt, z którego wyciągniesz dużo ciekawych informacji. Książka to jest bardzo fajna rzecz, bo tam autor, który niejednokrotnie wiele miesięcy, lat albo całe życie uczył się czegoś i streścił to na kilkuset stronach. Czyli to jest jakby wiedza osoby lub osób, jeżeli tych autorów jest kilku, zbierana latami, zawarta na kilku kartkach papieru. Także to jest sama bogata treść. Dlatego warto czytać książki. Dodatkowo właśnie do tych informacji, jeżeli to jest twoja książka, możesz wracać, możesz je pogłębiać. Możesz przejrzeć bibliografię albo inne pozycje autora, jeżeli cię książka zaciekawi. I przez to jakby jeszcze bardziej poszerzać swoją wiedzę.
Także zachęcam. Jedna książka w miesiącu to naprawdę nie jest tak dużo, a może wiele dobrego do naszego życia wnieść. Tyle na dzisiaj. Miłego dnia.